Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kindergarten. W międzyczasie pojawił się nowy update i tutaj na środku mamy przedmiot, który nam się pojawi, jak zbierzemy wszystkie karty Monstermon. Oczywiście zanim to się wydarzy, to płynie kupa czasu, dosłownie kupa. Tak, jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? Przede wszystkim chciałabym zrobić ścieżkę nauczycielki. Przynajmniej spróbować, no myślę, że jakoś mi to wyjdzie. Natomiast nie wiem, czy nie poświęcić jednego dnia na zebranie kilku kart Monstermon, które wiem skąd zdobyć. Wolałabym nie robić tego tak, że potem na koniec mi zostanie garść tych kart do zebrania i po prostu będę musiała przechodzić na miliard sposobów w grę. Będę robiła to gdzieś tam w międzyczasie. Wiem aktualnie chyba, gdzie się znajduje całkiem sporo tych kart, których jeszcze nie mam. Jest jedna karta, którą mogę dostać od Bugsa, jak dam mu alkomat. Jest jedna ta za kratką wentylacyjną. Mamy jedną dołączoną do jedzenia, możemy kupić też jedną. Możemy też kupić jedną u Montiego, więc no... Trochę tego jest. Natomiast mi się tak wydaje, że najlepiej byłoby nam dzisiaj chyba w sumie zrobić kartę za kratką wentylacyjną i kartę od Bugsa spróbujemy wydobyć. O jejku, chyba nie mam wystarczającej kasy tylko, żeby to zrobić. Chyba, żebym podążyła dalej ścieżką Cindy. Teraz pytanie, bo mam mało kasy. Przydałby mi się też w takim razie dzień pod tytułem Święto Szarlotki, w którym napieprzałabym się jabłek i pozdrawiała trochę kasy, bo w sumie to taki sposób jest tutaj na to. To może zróbmy sobie najpierw taki dzień. Potem pozbieramy karty, a potem weźmiemy się już za ścieżkę nauczycielki. Nie przyniosłeś nic? Zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest jedyna rzecz, którą musisz zrobić na moich zajęciach? Muszę przyznać, czuję się trochę urażona. Idź do biura. Dyrektora, to cię nauczy. Nie mogłeś przynieść nawet jednej nędznej rzeczy na obowiązki? Czy to naprawdę taka wielka różnica? Aktualnie nauczycielka mnie wysłała do dyrektora, bo poczuła się urażona. Oczywiście, że to jest różnica. Uczniowie, którzy nie są w stanie robić nawet podstawowych rzeczy w przedszkolu, obniżają średnią z testów. Więc? To oznacza mniej funduszy dla szkoły. Wielkie, piękne statuły na placu zabaw nie kupują się same. Okej. Przepraszam, ale nie mogę pozwolić na to, żebyś obniżał średnią w przyszłości. Uznaj siebie za wydalonego. To jest trochę ostre podejście, nie wydaje ci się? Czyli na tym polega wydalenie ze szkoły. No dobrze, wróćmy więc do domu. Czyli nie mogę w łatwy sposób zrobić kasy. Czegoś się nauczyłam. Wzięłam sobie gumę od Cindy i spróbuję z nią dotrwać do końca dnia i tak zarobić trochę kasy. Ciekawe, co ona nam powie na temat tej gumy. Tak, pójdę przodem, spokojnie. Co to jest? Czy to przeżyta guma? To nie jest zbyt dobra rzecz do pokazywania. I jestem pewna, że masz niewiele do powiedzenia o niej. Miał ją włożyć we włosy Lili. Nieźle z tym zawalił. Cóż, a... Dzięki, że tego nie zrobiłeś. Doceniam to. Cóż, przejdziemy dalej. A postaraj się następnym razem nie być takim dziwnym. Okej, kto kolejny?
Dobra, to była dobra zabawa. Kończy się szkoła. Do widzenia jutro. Zarobiłam prawie 5 dolców. Jej! Blokowałam też jakąś podpowiedź. Możesz zdobyć zaufanie Lili, mówiąc jej o gumie, którą Cindy miała zamiar włożyć w jej włosy. Okej. Potrzebuję do tego 3 dolców, bo tam była chyba jedna sztuka na śrubokręt. I potrzebuję 2 dolarów, żeby wyjść z lunchu na korytarz. Mniej więcej jakoś tak to było. Rozpoczniemy sobie dzień. Dzień sobie zaczniemy, próbując zaprzyjaźnić się z Lili. Bo będzie mi potrzebne do tego po prostu alkomat. Dobyłem do cholerstwa odwoźnego za grosze. To dziwne, że chce mi sprzedawać narzędzia należące do szkoły, ale nie narzekam. Tam tylko za dolca. Czyli dobrze pamiętałam, że dolca kosztuje. Poproszę. Miło się robić z tobą interesy. Nic więcej nie potrzebuję. A przeżeramy resztę jabłek chyba. Ale mogę wydostać ciebie. Widzę coś za kratką, ale potrzebuję coś, żeby ją odkręcić. Odkręć kratkę wentylacyjną w takim razie. I mamy nową kartę Monster Moon. Teraz, żebym tylko nie umarła, co? W międzyczasie byłoby miło. Co to za podpowiedź? Okej. Okay. Mucha tornado. Niech on będzie. Coś jeszcze mogę zrobić tutaj? Właściwie nie. Tak, tak, nie zjadłam lunchu z Cindy, ale jakoś się tym bardzo nie przejmuję. Natomiast mam dla ciebie alkomat. Idź sobie stąd, jestem zajęty. Nie wyglądasz na zajętego. Jestem za... jaki to ma sens? Nie ma zabawy znęcać się nad innymi, kiedy niezależnie ile dzieciaków pobijesz, twój ojciec wciąż nie wraca. Jesteś tutaj trochę sentymentalny. Brakuje mi wszystkiego, co z nim związane. Nawet tego, jak pił na umór. Okej, okay, masz alkomat. I ciesz się nim. Alkomat? O, jest dokładnie taki sam, do którego używania zmuszała moja mama tatę. Dzięki, chłopie. Nie ma sprawy. O, to karta Monster Mom. Naprawdę doceniam, że mi to dałeś. Do zobaczenia później. Okej, okay, spoko. Jej, karta. Tym razem mam co pokazać. Tak, co żem przyniosła? Nie wiem, czy bezpiecznie jest pokazywać śrubokręt. Może kartę pokażę. Karta Monster Mom? No weź. Musisz być bardziej kreatywna niż to. A, ominiemy cię. Kto kolejny? Okej. Okay. Bałam się trochę pokazywać śrubokręt, że mnie oskarży o kradzież szkolnego sprzętu. Więc tak, chociaż może... może byłoby ciekawiej. Dobra, mamy 2 karty Monster Mom. Myślę, że na początek to wystarczy. Zaraz się weźmiemy za ścieżkę. Naszej pani nauczycielki. Ja się zastanawiam tylko, jakim cudem miałam kupić tą kartę za 12 dolców w momencie, w którym jestem w stanie przejść maksymalnie 3 do szkoły. Jakoś pewnie da radę, może mogę okraść szafkę. No zobaczymy, co my tu mamy. To jest karta grzybowego żółwia. To jest jakiś koleś, który zjadł jakieś grzybki i teraz myśli, że jest żółwiem. Świetnie. To jest karta... muchy tornado. Ta mucha może generować tornado poprzez machanie swoimi skrzydłami. A nie są zbyt wielkie, ponieważ jest robalem. Okej. Wezmę te 3 dolce do szkoły, skoro mogę je mieć. Nie wiem, czy mi się przydadzą, ale wezmę je. Nie, chwila, muszę ich wziąć więcej, żeby Bugs mi zabrał połowę.
to fajnie pozarabiałam w międzyczasie. Przeszczęśliwa jestem. No nic. Czuję kasę. Tak, ktoś zdecydowanie przyniósł więcej niż 3 dolce. Ej, dzieciaku, masz gotówkę? Tak. Doskonale, daj mi połowę. Albo rozwalę ci łeb stopą. Dobra, masz. Dobry chłopiec, teraz nie idź nakapować na mnie nauczycielce. Albo może się okazać, że zaginiesz jak ten Billy. Dobra. Powiem o tym nauczycielce. Jak ja to miałam rozwiązać? Pewnie się z nim pobić, to chyba tak było. Tak, zostałaś obdarzona wieloma dobrymi przymiotami, moja droga. Bugs ukradł moją kasę. Zrobił to? Interesujące. Zrobimy mały interes. Bugs sprawia wiele problemów. Jest brutalny i niebezpieczny. Jeśli go wezwiesz, sprawi, że ci się to opłaci. Okej, okay, a co jeśli mnie uszkodzi? To rozwija charakter. Dobra, co z tego mam? Dam ci złotą gwiazdkę. Wszyscy ją uwielbiamy, czyż nie? No dobra. Ach, jak ja uwielbiam dziecięce walki. Idź tam, popchnij go, tak troszeczkę. Kiedy zaatakuje z powrotem, krzyknij na mnie i powstrzymam to. Okej. Okay. Oddawaj moją kasę. Gówniarzu. Oj, zażarłam jabłko niedobrze. Czego chcesz, Minjago? Nie oddaję ci swojej kasy. Odsuń się, zanim cię rozgniotę. Rozgniecenie mnie nie sprawi, że wróci twój ojciec. O Jezu, zapomniałam już, że ta rozmowa jest taka okropna. Mój ojciec wróci. Może kupić tylko papierosy. Wypierdzielaj stąd, albo bije cię tak mocno, że będzie ze mnie dumny. Nigdy nie będzie z ciebie dumny. Tak, będzie. Jeśli nie odejdziesz teraz, zabiję cię. O, śmierć nie byłaby taka straszna. Dobra, prosiłeś się o to. To dla ciebie, tato. Dobra, zawołajmy nauczycielkę. Max! Jak śmiesz znowu atakować niesprowokowany innego studenta? To była twoja ostatnia szansa. Wysyłam cię do dyrektora, żeby wreszcie mógł cię wydalić. Nie, proszę, nie. To on to zaczął. Jest kłamcą, bla bla bla. Znamy to. Cóż, ma rację, że twój ojciec nigdy nie wróci, ale po tym małym incydencie ty też nie. Idź do gabinetu dyrektora, albo każę woźnemu cię tam zanieść. Pewnie już zmopowanemu. W sensie zmopowanego Bugsa by zanieśli. Ale... Idź! Dobra. Mogliby się zaprzyjaźnić, gdyby go nie wydał. Świetnie. O, co za szczęśliwy dzień. Wreszcie pozbyłam się tego mojego degenerata. Oto twoja obiecana złota gwiazdka. Dzięki. Teraz zaczęłam się zastanawiać. Jerome myśli o sobie zbyt dobrze, ponieważ jest dzieciakiem dyrektora. Może zaaranżujemy dla niego małą wycieczkę, żeby odwiedził tatusia? Możemy. Aha, lubię to słyszeć. Przyjdź i zobacz się ze mną w trakcie poranka i powiem ci, co zrobić. Do zobaczenia w takim razie. Coś mam jeszcze z nowych podpowiedzi? O, mam. O, dla Montiego musisz kupić 3 przedmioty, zanim rozpocznie się poranek. Ciekawe, co to będą za przedmioty. No dobra. Tutaj muszę z nią pogadać w trakcie tego czasu porannego, więc... Zjemy jabłko? Okej, dzieciaki, pora rozpocząć dzień.
Wszyscy do środka. Na poranek. Dzień dobry. Pora wybrać kolegów. Ona zawsze mówi to samo. Zawsze. Jeśli coś się zmieni, to usłyszycie. Okej. Okay. A miałam przyjść z tobą pogadać z pani nauczycielką. Przy pani, czy pani, to co robimy z Jerome? Dobra, chciałaś ze mną porozmawiać o Jerome. A, tak, ten zadufany w sobie Jerome zawsze mi przegaduje, ponieważ jego ojciec jest moim szefem. Myślę, że pora, żebyśmy się pozbyli i jego. Jak chcesz to zrobić? No właśnie. Jestem ciekawa, czy nie jest mi coś potrzebne z poprzednich dni, znaczy z poprzednich pokojów, ale zobaczymy. Dyrektor poinformował mnie, że jedna z jego przepustek zaginęła. Mogę założyć się o życie Nuggeta, że zabrał ją Jerome. Ile jest dla ciebie warte życie Nuggeta? Niewiele, ale żyję na pensji nauczycielskiej, więc nawet licząc to w wartości życia moich uczniów, to wciąż całkiem spory procent. Dlaczego po prostu jej nie zabierzesz? Nie mogę przeglądać. Nie mogę przeszukiwać uczniów bez sensownego powodu i Bóg wie, że nie ma sensownego powodu, żeby przeszukiwać syna dyrektora. Dlatego muszę przekazać to tobie. Dobra, zrobimy to. Doskonale. Po prostu idź tam i namów go, żeby cię oddał. Okej. Okay. Zobaczymy, czy to będzie dla mnie wykonalne. Podbite oko. To straszne. Rom? Chłopie, wiesz, że nie jesteś wystarczająco fajny, żeby ze mną pogadać. A tym bardziej, żeby być moim kolegą porannym. Poza tym, Monty da mi cudowne jojo. Czy ukradłeś przepustkę na korytarz? Czemu? Interesuje cię zdobycie jakiejś? Tak. O, to szkoda, bo mnie nie interesuje pomaganie takim mięczakom jak ty. Czemu? Słuchaj, chłopie. Dopóki nie ma w tym namie czegoś fajnego, możesz o tym zapomnieć. Spierdzielaj. Dobrze, to spierdzielajmy. Kupmy jojo od Montiego w takim razie. A nie, chwila, sprawdźmy, może mi coś podpowiedzi powiedzą najpierw. Bo nic na tym nie tracę. A podejrzewam, że nie. Nope. Ale myślę, że tak. Myślę, że to chodzi o to jojo. Bo mogłam je jeszcze kupić o tej porze. Dobra, poproszę jojo. Jojo. Nie wiem, co w nich jest, ale Jerome je uwielbia. Możesz mieć jedno za dolca. Co powiesz? Dawaj. Miło się robić z tobą interesy. Nie potrzebuję nic więcej. Dostałam podpowiedź, prawda? O, do Jeroma. Jerome pogada z tobą o poranku, jeśli dasz mu jojo. Tak myślałam. Spróbujmy. Już ci mówiłem, nie interesuje mnie oddawanie ci przepustki, chyba że masz coś fajnego dla mnie. Spadaj. Czy jojo są fajne? O, tak, są. Może jednak jesteś fajny. Wymienię się tym jojo na przypustkę. Okej, ubiliśmy interes, skoro będziemy przyjaciółmi. Myślę, że powinieneś zrobić coś, żeby mi pomóc, wiesz, jako przyjaciel. Co na przykład? Znasz tego starego, creepy woźnego?
ukradł mój wskaźnik laserowy tego ranka. Powiedział, że jest zbyt jasny i błyszczący dla jaka starych oczu. Potrzebuję twojej pomocy, żeby go odzyskać. Co mam zrobić? To takie głupie, on prosi mnie o coś, a ja tego nie zrobię, tylko go, że tak powiem, wydam nauczycielce. Niech będzie. Kiedy będziesz gotowy, daj ci przepustkę na korytarz. Możesz jej użyć, żeby przejść obok straży korytarzowej. Kiedy już koło niego przejedziesz, idź do kanciapy woźnego. Mój laser powinien być gdzieś tam. Dlaczego sam nie pójdziesz? Nie mam mowy. Już zostałem przyłapany ze skradzioną przepustką. Ta straż korytarzowa złapie mnie niezależnie co się stanie. Dobra, dawaj przepustkę. Świetnie. Powinna być w którymś z pudełek. Po prostu złapią i idź. Nie marnuj tam czasu. Często wraca i sprawdza, co się dzieje w jego kanciapie. Okej. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowy i dam ci przepustkę. Nie będę w stanie rozproszyć nauczycielki przez długo, więc idź prosto do drzwi. Nie rozmawiaj z nikim na swojej drodze do wyjścia. Dobra, dawaj, pójdziemy prosto do niej. Podpowiedź. Tak. Pozbądź się Jeroma w trakcie poranka, oddając mu jojo i oddając przypustkę na korytarz nauczycielce. Najmniej chwilę, Jerome mnie rozprasza. Dostałem tą przypustkę od Jeroma. Wow. Po prostu wow. Tak, to jest stwierdzenie takie... Nie, nie przeszkadzaj mi, on mnie rozprasza. Rób swoje. Wiedziałam. Jerome, ty mały karaluchu, mam tego dość. Nie możesz kraść przepustek od swojego ojca. Co? Wydałeś mi nauczycielce, chłopie? Tak, zrobił to. Jest dobrym, małym szczurkiem. Proszę mnie tak nie nazywać. Nie, ty właśnie jesteś. Nauczycielskim, specjalnym, małym szczurkiem. Tak jak Jerome jest nauczycielskim, specjalnym, małym, zawieszonym chuliganem. Och, weź, brachu, myślałem, że jesteś spoko. Cóż, nie jest. I dlatego, że nie jest spoko, dostaje ode mnie specjalne złote gwiazdki. Teraz, czemu nie weźmiesz tej przypustki z powrotem do swojego ojca? Z pewnością ucieszy się, kiedy się dowie, gdzie trafiła. Chłopie, jak lubisz szczur. Sprawiasz mi problemy, mój tata mnie zabije. No, pewnie to zrobi. Pewnie to zrobi. Myślę, że nawet własnego syna nie oszczędzi. A, to było idealne. Jesteś do tego stworzony. Utrzymujmy to tempo usuwania dzieciaków. Jak? Mam specjalny plan na Nuggeta. Po prostu zaprzyjaźnij się z nim, kiedy zacznie się przerwa. Okej. Okay. Nie krępuj się wpakowywać też innych dzieciaków w kłopoty. Ale musisz być kreatywny. Spróbuję. Okej. Wiem, jak wpakować w kłopoty Lili. Muszę zapukać do drzwi dyrektora, jak ona pod nimi stoi. Nie mam pojęcia, co zrobić z Montym. O, chwila. Pogadaj z Nuggetem po tym, jak Jerome został zawieszony. Okej, okay, Bugs, Monty i Lily powinni zostać wyeliminowani w trakcie lunchu.
Lily powinna być wyeliminowana po Baxie i Muntim poprzez zapukanie w drzwi dyrektora. Nie mam jakiejś podpowiedzi. Baxa już wyeliminowałam, mam go z głowy. Najpierw muszę załatwić Montiego, potem dopiero zająć się Lily. No dobra, pobawimy się. Pogadamy z Nuggetem w sumie. Nugget nie chciałby spędzić z tobą swojego poranka. Nugget jest bardzo zajęty. Chcesz być przyjaciółmi? O! Nugget zazwyczaj spędza czas poranny sam i je lunch sam i żyje sam. Nugget myśli, że mógłby się z tobą zaprzyjaźnić, jeśli... Jeśli co? Jeśli zjesz ten nugget. To wszystko? Tak, zrób to do Nuggeta i będziemy przyjaciółmi. Okej, zjedzmy go. Dobrze. Teraz zapamiętaj smak Nuggeta. Będziemy wspólnie stołować się na lunchu. Do zobaczenia później. Okej. To mam jak gdyby podpowiedzi do ścieżek innych dzieciaków, z tego co widzę. W sensie rozmowy i różne rzeczy. Tak, myślałam, że ta ścieżka trochę taka będzie. No nic, zobaczymy. Może w trakcie lunchu coś się pojawi. Chwila, mam pomysł. Monty mówi coś na temat tego, że biscuits, tak, bo to jest nie biscuits, tylko biscuits, ciastki, że Woźna nie jest w stanie poprawnie napisać tej nazwy, więc może zwrócimy mu na to uwagę, bo ta opcja się pojawiała dopiero po rozmowie z Montym. I może tak go wkopiemy. Tak myślałem, że przyjdziesz się ze mną zobaczyć. Pomijenia są dobre, a nikt nie jest zbyt odważny, żeby spróbować ciastków. Woźnego. Goofy, stary człowiek, nawet nie potrafi tego poprawnie napisać. Dobra, nie dziękuję. Zarzućmy mu to teraz. Kulkowe ciastki, weźcie swoje kulkowe ciastki, póki zlepłe. Okej, okay, źle. Przeliterowałeś ciastko. Co? Nie, nie zrobiłem tego. Jakbyś to wiedział? Nawet nie potrafisz czytać. W przedszkolu? Znaczy... ja jestem tym dzieckiem, które nauczyło się czytać w wieku 3,5 roku. No może miałam max 4 lata, więc... No to taki wiek wczesny przedszkolny, czyż nie? Ja już byłam śmigająca z czytaniem, jak poszłam do zerówki. Monty potrafi czytać. Ten mięczak w okularach. Kogo ja próbuję szukać? Oczywiście, że tak. Ej, nerdzie! On go zatłucze mopem. Czego pan chce? Ma pan jakieś woźne przedmioty, które chce pan mi sprzedać? Nie, ale mam dla ciebie trumienkę do kopienia. Niech to będzie nauczka dla ciebie, żebyś nie poprawiał pisowni innych ludzi. Prawie jak trolle w internecie, w sensie... Tak, to jak internet w sumie. No. Nauczyłeś się czegoś. Pokazałem ci limit. Okej, udało mi się zabić Montiego. Jesteś dobrym dzieciakiem za to, że dałeś mi znać, że ten mały potworek poprawia pisanie. I to ze wszystkich miejsc musiał wybrać szkołę. To takie okropne, jakie są te dzisiejsze dzieciaki. Czy on jest martwy? Co? Nie.
Po prostu zbiłem go, dopóki się trochę nie zepsuł. Wszystko będzie dobrze za rok lub dwa. To długi czas. Daj po prostu znać staremu woźnemu, jeśli ktokolwiek jeszcze przyczepi się do jego literowania. Myślę, że to się już nie wydarzy. O, te okulary spadły z twarzy nerda, kiedy go uderzyłem. Możesz je mieć. Te stare dobre ślepia niczego nie przegapią. Racja, dzięki. Ha, czyli w taki sposób jestem w stanie zdobyć okulary dla tej babeczki i nie płacić za wyjście za korytarz. Świetnie. Co powiedziałeś mu? Odpoczywaj. Odpoczywaj. Okej. Okay. Pozbyłam się Montiego. Muszę zdobyć zaufanie Nuggeta, zanim rozpocznie się przerwa. Muszę wpakować w kłopoty Lily. Zajmijmy się najpierw Lily. Czy muszę wyjść, prawda? Jak się masz, syneczku? Nie wiem. Co wyjść do łazienki? O, nie wolno mi. Ale możesz coś dla mnie zrobić. Cóż, wygląda na to, że zgubiłam swoje okulary. Te stare oczy nie mogą czytać bez niego menu. Nie wiem, po co jej te okulary, jak ona i tak daje jedno danie. Jeśli znajdziesz gdzieś jakąś parę leżącą, daj mi. Przynieś mi ją, a ja cię wypuszczę. Znalazłam pewne okulary. Można tak powiedzieć. O, cudownie, dzięki wielkie. Idź i rób co masz, nie powstrzymam cię. Dzięki. Co to za podpowiedź? Aha. Okej. Okay. Kucharka wypuści cię... Dlaczego tutaj mam ubitą twarz? Ciekawe. Kucharka wypuści cię z stołówki, kiedy dasz jej okulary Montiego. Szkło powiększające, którego jeszcze nie widziałam. Chyba jest w którejś z szafek dzieciaków. No, to widziałam. Albo dwa dolce. Bardziej się opłaca zdobywać przedmioty zdrowiem innych ludzi nawet, ale tak. No dobra. Wejdźmy na korytarz i... cześć, Lili. Odejdź, dzieciaku. Wpadnę w tarapaty, jeśli dyrektor cię usłyszy. Dobra, zapukajmy do drzwi. Do drzwi do gabinetu dyrektora. Zapukajmy. Co do... To pora lunchu. Kto... puka do moich drzwi? Co ty robisz? Oboje wpadniemy w tarapaty. Co robicie tutaj, dzieciaki? Powinniście być w stołówce. A... Lily cię podsłuchiwała. Jeśli ty nie podsłuchiwała, to co ty tu robiłeś? Zapukałem, żeby dać ci znać. Lily... Przyszliśmy przez to. Nie mam nic wspólnego ze zniknięciem twojego brata. Dlaczego nie wejdziesz do mojego gabinetu i nie przegadamy tego jeszcze raz? Wiem, że to ty. Pewnego dnia to udowodnię. Myślę, że na swojej ścieżce ci z tym pomożemy. Ale z tego co wiem, żeby dotrzeć do twojej ścieżki, to muszę wykonać ścieżki wszystkich innych najpierw. Naprawdę mam dość tego wszystkiego, młoda damo. Do gabinetu, natychmiast. Proszę, wybacz mi na chwilę. Fuck! Spodziewałam się tego i tak mnie to wystraszyło. Brak ci wstydu, chłopie, brak ci wstydu. Okej, dziękuję ci za to, że mnie o niej powiadomiłeś. Dlaczego nie skończysz swojego lunchu? Okej, okay, nie wnikamy. Nie wnikamy, może innym razem zagadamy. Dzisiaj mamy inną misję. Dobra. O, obrócił się na drugą stronę, wcale nie jest z nim tak źle. Nugget. Tak, to mi zostało? Tak, to mi zostało. Nugget jest zadowolony, że powróciłeś. Przyznaj Nuggetowi, że Nugget, który... zjadłeś, był bardzo, bardzo pyszny, tak? Tak? A...
boję się trochę, że na ścieżce na Geta będziemy musieli zjeść jego. Czy coś. Tak, jasne, był pyszny. Nie wyczułeś trucizny? Co, chwila? Nugget zatruł ten nugget. Umrę? Dziwne. Bugs zazwyczaj by wywalił pomyje teraz tę głowę nuggeta. Sprawiłem, że Bugs został wydalony tego ranka ze szkoły. Ha! Czyli to jest... Na kolejnej ścieżce będę musiała wydalić ze szkoły Bugsa. Wydalić. To brzmi źle. Brzmi dwuznacznie. Tak, to jest kolejna ze ścieżek, na której będę musiała Bugsa wydalić ze szkoły. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Zapamiętać. Zrobiłeś to? O raju! Zemsta Nuggeta na Bugsie byłaby taka satysfakcjonująca, ale... Ale zgaduję, że to sprawia, że nie będzie żadnych legalnych, potencjalnych przeszkód na drodze Nuggeta. Okej. Okay. Czyli już nie wiem. Może on będzie chciał się mścić na tej swojej ścieżce. Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze chwila. Jeszcze i tak chyba najpierw ścieżka nauczycielki do skończenia, potem chyba jest Jerome, z tego co mi się wydaje. Więc jeśli chodzi o antidotum, zaś takie trudne słowo, wow. O, oczywiście, Kupi Nugget prawie zapomniał. Masz! Nie chciałbym, żeby nowy przyjaciel Nuggeta wykaszlał swój własny żołądek, czyż nie? Tak, weźmy. Nugget się cieszy, że macie za przyjaciela. Proszę, odwiedź Nuggeta na przerwie. Nugget będzie chciał ci coś pokazać. Świetnie. Super. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, jak pozbyć się Cindy. Ale nie dostałam tego jak gdyby jeszcze w zadaniach, więc... Nie robię tego. Dobra, zjedzmy chyba pozostałe jabłka. No bo co mi zostało? Zarobię trochę kasy. Chodźmy na przerwę. Dobra robota. Udało ci się załatwić Lee, Montiego i Bugsa? To takie nietypowe. Masz, oto twoje trzy gwiazdki. Kolejne trzy gwiazdki. To nie tak, że Bugsa się pozbyłam już wcześniej. Co z Nuggetem? Czy udało ci się zaprzyjaźnić z tą małą kreaturą? Tak. Doskonale. Widzisz tą dziurę, przy której stoi? Wykopuję ją od paru dni. Jestem pewna, że przeszedł już przez dno piaskownicy. Wow. Tak. Byłabym zaskoczona, gdyby to nie było niebezpieczne. Niestety. Nie mam żadnej możliwości, żeby udowodnić, jak niebezpieczne to jest. A dyrektora to nie obchodzi. A ile ma to wspólnego z moim zdobywaniem jego zaufania? Ponieważ on nie wpuści do środka nikogo, komu nie ufa. Dlatego tam zejdziesz. Nie ufa ci? Oczywiście, że nie. Może być dziwny, brzydki i niepokojący, ale... Ale on jest tylko trochę głupi. Wie, że chcę go złapać. Więc co mam zrobić? Potrzebuję, żebyś wszedł z nim do tej dziury i znalazł coś. Nie musi to być dużo. Coś, co wpakuje go w kłopoty. Na przykład? Nie wiem. Po prostu wiem, że na dole musi coś być. Po prostu zejdź i znajdź to. Okej. Okay. Dobrze, wróć kiedy to zrobisz. Okej. Okay. O. A jak się pozbędę Cindy? Czy ona akurat Cindy lubi? Co? Fajnie, że spędzasz przerwę ze swoim chłopakiem, kiedy jesteś sama. Rozumiem, że twoja wyobraźnia jest potężna. Strasznie dużo gwiazdek. Dobra. Cześć, Nugget.
Dziękuję, że przyszedłeś tak jak Nugget prosił. Nugget zazwyczaj nie ma przyjaciół, żeby pokazywać im swoją pracę. Ale dzisiaj ma. Jesteś gotowy, by zejść do jamy Nuggeta? Tak. Doskonale, ale najpierw Nugget musi coś zrobić. Na przykład? Proszę, teraz jesteśmy gotowi. Przepraszam, gdzie ty trzymałeś te wszystkie nuggety? I... nie chcę wiedzieć. Dlaczego opuściłeś wszystkie te nuggety do dziury? Żebyśmy nie uparli w trakcie lądowania. Nuggety i nuggeta są tak samo mięciusi jak są straszne. Teraz proszę, wchodź do jamy nuggeta. Wejdźmy. Boję się tego miejsca. O, w mordę. Jest creepy, widzę tu kartę i widzę... Czy to jest ciastek? To jest chyba ciastek. Witaj w jaskini Nuggeta. Bo dzisiaj tą nuggetową boskość. Proszę, rozejrzyj się. Okej. Okay. O, mały piesek. Nugget zapomniał, że on tu był. Czy on jest martwy? Tak, jest, ale nie obawiaj się. Nie Nugget to zrobił. Nugget wykopywał jaskinię Nuggeta, kiedy spadł z nieba. Nugget nie chce przecież go na powierzchnię. Pewnie wywołałby kłopoty. Weźmy psa. A. Nie mogę je pokazać jako dowód tego, że Nugget robi coś złego. Czy to są ludzkie rzeczy? To jest karta Monstermon leżąca obok rozkładających się czaszek. Mogę ją... weźmy tą kartę, najwyżej jak będzie mi brakowało jabłek, to... zrestartuję pokój. Zobaczmy. Nowa podpowiedź. Robak czarodziej leży koło czaszek w jamie Nuggeta. Nie jestem w stanie zobaczyć, co to jest. To jest jakieś zdjęcie. I chyba góry Nuggetów. Dobra, idziemy na górę. Podoba ci się twój pobyt w jamie Nuggeta? Tak, ale możemy już wyjść. Nie wiem, jak wyszliście, ale... spoko. A mam coś dla ciebie. Cóż? Co znalazłeś? Trup tego psa. O mój Boże, czy to... Czy to pies Cindy? Co? Czy to ty porwałeś mojego psa? O mój Boże, ona nie żyje. Cindy, myślę, że to, co próbowałam powiedzieć, to, że Nugget... Zamknij swoją grubą jadaczkę. Muszę to naprawić. Cindy, nie możesz po prostu... To właściwie będzie jeden dzieciak mniej, którym miałabym się zajmować. Dobra robota, Cindy. Zarobiłeś złotą gwiazdkę. O! To co mam zrobić w tej sytuacji? Przydałoby mi się Cindy pozbyć, ale potrzebowałabym do tego dużo rzeczy. Musiałabym pewnie ją oblać krwią, żeby się jej pozbyć. Obawiam się, moi drodzy, że będę musiała... przejść przez cały dzień od nowa, żeby to aktualnie zrobić. Więc skorzystam z tego, że już jestem tu na dole. Wezmę tą kartę. Spróbuję jakoś przebrnąć przez ten dzień. Nie zabierając nic z tej jaskini, chociaż miejmy tą kartę z tego dnia. Tak. Co przyniosłam? Mogę pokazać gwiazdkę. Spróbujmy.
Ha, uwielbiasz być moim małym szczurkiem, czyż nie? Pokazywanie twojej złotej gwiazdki reszcie tych imbecyli. Bardzo dobrze. Dziękuję, że się tym z nami podzieliłeś. Ciężko będzie to powiedzieć. Okej, koniec opowiastek, idziemy do domu. Tak, tak. Nie udało mi się zrobić ścieżki nauczycielki jak na razie. Mam nową kartę. Mniej kasy. To jest szósty poniedziałek już. To jest karta czarodziejskiego robaka. Nie wolno jej pomylić z larwą magiem albo czarnoksiężnikiem wężem. Chyba jednak daruję sobie ponowne podejście do tego wszystkiego w tym odcinku, bo zajął on nam już kupę czasu. Tak więc dzięki serdeczne za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym.